Cześć wam! Słuchajcie, Fryderyk Wedzi Kozioł, siedzę w tym sporcie, siedzę w tym lolu już ponad 10 lat i byłem w niejednej drużynie. A więc, co jest ważne w środku, jak na co dzień są współpracować? Tego dowiecie się dziś, zapraszam! Najważniejsze w zespołowych grach komputerowych to jest mieć prawdziwy zespół, który nie tylko w grze, ale też poza grą potrafi się dogadać, potrafi się podzielić, potrafi motywować się nawzajem, ale i też wiedzieć, kiedy odpuścić i trochę się pośmiać, prawda? Przykładowo w Predator Games powiedziałbym naprawdę, że kiedy spotykamy w zespole kogoś ze szkoły, może go nie znamy na co dzień, może nie jesteśmy w nim klasie, nawet najważniejsze może być, żeby w ogóle dobrnąć na mecz, prawda? Bo zdarzają się walkovery, zdarzają się sytuacje, gdzie ktoś nagle ma losową sytuację, wchodzi gracz rezerwowy. Więc pamiętajmy też, że życie zespołowe to też jest życie, które musi być zorganizowane, tak? Nie możemy się spóźniać, należy wymagać od graczy, żeby można było na nich polegać i też na tym, żeby swoje życie było tak ułożone, żeby każdy z zawodników przyszedł gotowy na trening czy na mecz, niezaspany, najedzony, nienarzekający, gotowy do gry. Co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o komunikację i dogadywanie się w zespole? Według mnie to, co się dzieje w zespole, wynika z tego, czy zespół wie, co robi, czy ma ten jasno określony cel. Większość problemów wynika z tego, że okej, ktoś nie dogaduje, ktoś nie potrafi z kimś innym porozmawiać, dlatego że są inne cele albo inne oczekiwania. Jeżeli cały zespół wie, co chce, przykładowo zapisujemy się na Predator Games, myślę, że powiedzieć z góry, na pewno wygramy całość, jest nierealistyczne, nawet najlepszy zespół może czasem przegrać, mieć gorszy dzień, albo przykładowo musi wyjść gracz z ławki rezerwowych. Najważniejsze to jest mieć cel, który jest realny, cel, na który wszyscy się zgadzają i cel, który sprawia, że wszyscy nawzajem się motywują, więc jeżeli to jest ukształtowane, to wydaje mi się, że dogadywanie się, komunikowanie się gdzieś tam na poziomie nawet growym, że okej, wiem, że nie chcę grać tą postacią, ale cel naszego zespołu to było zajęcie powiedzmy top 3 w Predator Games i w związku z tym poświęcę się dla zespołu i zrobię to i to i to. Każdy musi czuć się ważny w zespole i każdy musi wiedzieć, jaki jest cel zespołu. Wtedy można moim zdaniem uniknąć większych problemów z dogadywaniem się, kłótni między sobą. Dobry lider w zespole to taki, który oczywiście rozwiązuje konflikty, ale też ktoś taki, kto ma po prostu szeroki wachlarz umiejętności. Musi wiedzieć, jak rozmawiać z ludźmi. Musi wiedzieć czasem może, jak nakrzyczeć na kogoś w sposób nieobraźliwy. Ale musi też wiedzieć, jak uspokoić sytuację, zmotywować. To jest szeroki temat. Różne zespoły będą potrzebowały różnych liderów. I to, co jest ważne, to jest to, żeby jednak każdy wiedział, może nawet i podświadomie, nie wprost, kto tym liderem tak naprawdę jest. I też, co ważne, żeby taki lider, wydaje mi się, że mimo wszystko, nawet jeżeli rzeczywiście jest najlepszy albo najgłośniejszy, bo ma najlepsze plany, żeby jednak troszeczkę zszedł z tej wysokiej góry i nie był zbyt egoistyczny. Szczególnie tutaj w zespole Predator Games. Myślę, że w jednym zespole z jednej szkoły może się pojawić bardzo szeroki wachlarz graczy. Jeden gracz jest na przykład z młodszej klasy, drugi jest ze starszej. I ważne dla takiego lidera jest, żeby wiedzieć, że każdy w zespole stara się na tyle, ile może. Może budować słabszych, a tych najlepszych troszeczkę ograniczać, żeby powiedzmy ambicjonalnie nie wjechali na tych słabszych graczy w zespole. Będą duże nierówności i dlatego mi się wydaje, że taki lider zespołu będzie potrafił te nierówności zniwelować albo rozwiązać w inny sposób. Bycie graczem na pewno pomogło mi być trenerem, bo dzięki temu od razu mogłem wejść nie dość, że z wiedzą, prawda, na temat gry, ale też ze znajomościami, to też oczywiście się przydało, bo znałem wielu graczy, z którymi grałem, to potem powiedzmy ich trenowałem, ale też co ważne, dało mi to, że tak powiem, takie plecy, prawda? Gracze wiedzieli, że okej, grałeś na turniejach, kiedyś byłeś tu, gdzie my, dla niektórych graczy, na przykład Jankowca, to nawet byłem na większej ilości treningów i meczy, co on, więc nawet miałem większe doświadczenie. Ale też co ważne, nie tylko byłem graczem, ja w zespołach, w których grałem, to zazwyczaj byłem jakimś tam rodzaj kapitanem i gdzieś tam na pewno strategicznie miałem duże zacięcie w grze. Jako zawodnik może nie byłem najlepszy rzeczywiście, ale wiedziałem, jak prowadzić grę. Wiedziałem, co jest ważne, żeby wygrać grę jako zespół, a nie jako konkretne jednostki. I to jest to, co mi się najbardziej przydało. Zresztą niech o tym świadczy fakt, że zanim zostałem trenerem, to sam do tego musiałem być przekonany przez moich byłych graczy. Tak, to oni mnie chcieli na trenera. Ja sam miałem zamiar raczej ich zniszczyć na serwerze, ale dobrze wyszło, przekonali mnie i jako trener myślę, że od dnia numer jeden już się nadawałem i to dzięki temu właśnie, że byłem graczem przez wiele lat. Menadżer zespołu na pewno jest osobą,
która potrafi poradzić sobie z wieloma zadaniami. Tak? Tutaj potrzebna jest uniwersalność. Należy pamiętać, że przykładowo w projekcie Predator Games albo w turniejach na poziomie ogólnopolskim nawet, menadżer musi tak naprawdę poradzić sobie z bardzo wieloma rzeczami. To nie jest branża, w której mamy, powiedzmy, tak dużą skalę, gdzie konkretne osoby mogą wykonywać jedno zadanie w zespole. Menadżer tak naprawdę oprócz samego grania musi się zająć wszystkim innym. I negocjacją kontraktami, i rozwiązywaniem problemów, i podróżami, i wszelkimi wycieczkami, nagraniami, i też imageem zespołu, więc menadżer rzeczywiście musi być osobą uniwersalną, dlatego mimo wszystko zazwyczaj dobrze, jak to jest osoba, która życiowo już coś łyknęła. Dam przykład, według mnie, na przykład w projekcie Predator Games, dobrym menadżerem pewnie byłby każdy nauczyciel w szkole, bo rozwiązywanie problemów wśród uczniów to jest jego codzienność i myślę, że jako menadżer zespołu e-sportowego sprawdziłby się pewnie od razu. Przyszłość polskiego e-sportu to jest temat, który wraca jak bumerang co dwa lata. No, załóżmy nawet co rok rozmawiam na ten temat, bo jest to branża cały czas nieukształtowana do końca, dlatego są potrzebne takie projekty jak Predator Games, są potrzebne projekty oddolne, które gdzieś tam moim zdaniem budują większy środek w tej branży, bo graczy amatorskich mamy dużo, graczy profesjonalnych jak na Polskę też mamy naprawdę dużo, nasi gracze w różnych dyscyplinach sportowych są tak naprawdę świetnymi graczami, którzy grają w drużynach zagranicznych, natomiast ten środek, ten taki amatorski e-sport, szczególnie drużynowy moim zdaniem mocno u nas kuleje przez ostatnie lata. Więc ja dlatego uważam, że przyszłość jest w miarę optymistyczna. To znaczy uważam, mieliśmy różne bańki, mieliśmy różne przerosty formy nad treścią już przez poprzednie lata. Teraz jesteśmy w sytuacji, gdzie moim zdaniem możemy zacząć zdrowo budować tę branżę. I w związku z tym nie jest może teraz jakoś porażające, jeżeli chodzi o skalę polskiego e-sportu, ale nie może być gorzej. I w związku z tym wystarczy poczekać, i z czasem ten e-sport będzie się rozwijał. I bardzo mi właśnie zależy, żeby środek tej branży sportowej się rozwinął, żeby było więcej turniejów lokalnych, więcej turniejów na żywo, bo tam się tworzy prawdziwych e-sportowców. Dzięki za dziś. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się, co jest ważne jako lider zespołu, co jest ważne jako menadżer zespołu, co muszę zrobić jako zawodnik, jaka jest moja rola w zespole. To wszystko jest ważne, między innymi w waszych zespołach podczas Predator Games. A ja z kolei zapraszam was do następnych materiałów, ale żebyście wy nie zapomnieli o nich. Łapki, dzwoneczki, słupki, no i zostawcie też komentarz. Będę odpowiadał.